Uwaga, niniejszy tekst może urazić Twoje uczucia religijne, jak i wszelkie inne uczucia, jakie posiadasz. Jeśli nie chcesz zostać urażony, zakończ oglądanie w tym właśnie miejscu. Jeśli będziesz kontynuował, robisz to na własne ryzyko i nie przysługują Ci żadne prawa. Czytanie z listu świętego Tymasza do saksofonu i piszczałki lewoskrętnej. I w noc paschalną Pan z uczniami swema, rodziną i barankiem gładzącym legli na poduchach przy stole rytualnie zastawionym macą, ziołami, winem i wyżej wymienionym barankiem. Baranek zdążył już bowiem grzechy świata wygładzić i łba pozbawion legł na stole w formie pieczystej. I kiedy Pan zabrał się do dzielenia chlebem, tajemniczy smród doszedł nozdrzy jego. Ale zrzuciwszy to na karb przechodzącego nieopodal pasterza z osiołkiem, chlebem się połamał. I do nalewania wina w gliniane czarki gości swych się zabrał. I znów odór tajemniczy się rozszedł dookoła. I rozejrzał się Pan za pasterzem i osiołkiem jego, ale w okolicy nikt już się nie szwendał. I bacznie uczniom się swym przyglądać począł. I do wniosku doszedł, iż to od któregoś z nich tak zalatywać może. Zaproponował więc, aby wszyscy nogi swe umyli. Ale rozleniwieni i umęczeni podróżą uczniowie odmówili w słowach krótkich, acz żołnierskich. I zadumał się Pan, jak sprawcę odoru owego wykryć. I dumałby tak jeszcze długo, ale kwaśny smród rozszedł się ponownie, aż Panu oczy załzawiły. I wtedy Pan wpadł na genialny pomysł, w innych religiach zwany też szatańskim. I zaproponował Pan, iż to On sam zniży się ku pospólstwu i nogi współbiesiadnikom umyje. I wiedział, że ten, który najwięcej protestować będzie, winnym odoru owego jest. I 10 minut nie minęło nawet, kiedy uczeń Szczepan w krzakach gęstych leżąc, zastanawiał się, jakim świętym sposobem Pan doszedł do tego, iż spośród osób tylu akurat jemu śmierdzą niemyte od roku odnóża. I wiedział już Szczepan, że to jego z Panem już ostatnia wieczerza była.